Ta sesja to była sesja wspólna, ustalona przez Indie, przez organizatora indyjskiego dla całego świata. Była to sekwencja, która bardziej prowadziła do wyciszenia ciała, do najpierw troszeczkę go rozgrzania, do rozruszania wszystkich tych kanałów energetycznych, natomiast później dążyła do takiego wyciszenia, które miało nas sprowadzić do tej medytacji właśnie w intencji pokoju, która odbyła się już po wszystkich i po asanach, i po ćwiczeniach oddechody. Dzisiaj na błoniach Politechniki Opolskiej po raz pierwszy organizujemy Międzynarodowy Dzień Jogi. W grudniu ubiegłego roku Zgromadzenie Walne ONZ ustanowiło dzień 21 czerwca właśnie jako dzień obchodów tego święta. 177 krajów postanowiło włączyć się w obchody, w tym Polska, dlatego pomyśleliśmy, żeby Opole również należało do tych miast, gdzie są te obchody prowadzone. Jogę praktykuję od 5 lat. Generalnie jestem zadowolony z tego, że jest coraz bardziej popularna. No i dzisiaj na całym świecie jest przez ONZ ustanowiony Światowy Dzień Jogi. I myślę, że ta popularność jogi spowoduje, że ludzie poprawią stan zdrowia, będą, organizm zawsze lepiej funkcjonuje po tych ćwiczeniach, także jest to zbadane już naukowo, że te ćwiczenia są bardzo korzystne. No i należy się cieszyć, że jest to coraz bardziej popularne. Mimo że pogoda dzisiaj troszeczkę nie dopisuje, to jednak widać, ludziom to nie przeszkadzało. Przyszli, ćwiczyli. Bardzo mi się podobało. Fajne, proste ćwiczenia, odpowiednie dla osób na każdym poziomie, bo i osoby na poziomie zaawansowanym mogły sobie poćwiczyć, i osoby, które dzisiaj przyszły pierwszy raz zobaczyć, jak w ogóle, z czym jest jogę. I'm very happy that today, 21st June, the first International Yoga Day is being observed all over the world. Every country at 8:30 a.m. they are celebrating this. And the message is that we human race have to live in peace with nature. We have to be at peace with everything else, all creatures. Politechnika Opolska.